poprzedni filmik był dla Was przydatny i jakoś przetrwałyście początek dnia. Tylko że problem niestety nie do końca jest rozwiązany, bo ten, kto nazwał nudności w ciąży porannymi, musiał być facetem, ponieważ to nieprzyjemne uczucie pojawiające się w żołądku, szczególnie w okolicy posiłków, nie odstępuje nas na krok praktycznie przez cały dzień. Ja zaczęłam walczyć z tym nieprzyjemnym uczuciem z gagi od leków zobojętniających sok żołądkowy. Dopuszczalne w ciąży są te, które nie zawierają w swoim składzie glinu, czyli praktycznie jesteśmy skazane na renin. On występuje w różnych formach, m.in. w formie do picia i pastylkach. Przyznam szczerze, że objadałam się tymi pastylkami i mniej więcej po tygodniu sam widok albo zapach powodował, że absolutnie było to nie do przyjęcia. Dlatego przeszukałam internet i okazało się, że bardzo dobrym sposobem jest podjadanie migdałów. Ma to dwa plusy. Po pierwsze, faktycznie uczucie w żołądku jest mniej nieprzyjemne po przegryzieniu tych 10 sztuk migdałów. I po drugie, uczucie ssania i głód bardzo szybko mijają. Jeżeli migdały są nie dla Was, bardzo dobrą opcją pozbycia się nieprzyjemnego wzdęcia i poczucia zgagi przynosi wypicie szklanki wody, szczególnie w tym okresie letnim z lodem i z cytryną. Jeżeli wolicie ciepłe napoje albo chcecie poczuć się tuż po śniadaniu bardziej świeżo, polecam herbatkę z imbirem, która daje fantastyczne, odświeżające uczucie. Pozostałe produkty radzę Wam stosować naprzemiennie, żeby się Wam po prostu nie znudziły i żebyście mogły na nie dalej patrzeć. Ale mam dla Was jeszcze na koniec jeden sposób, a mianowicie chodzi mi o landrynki ziołowe, które w swoim asortymencie ma firma Verbena. Mamy do wyboru takie z rumiankiem, z imbirem, wiadomo, co kto lubi. Powodują one, że podnosi się poziom cukru, oszukujemy trochę mózg, że coś zjadłyśmy, no i czujemy się lepiej. Jeżeli chcecie dalej eksplorować wspólnie trudy ciąży, zapraszam na kolejne filmiki. Jeśli nie widziałyście poprzedniego filmu o tym, jak przetrwać poranek z nudnościami, zapraszam, link poniżej. Chcecie się trochę bliżej z nami poznać, zapraszam na bloga Regina Dikasa. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziewczyny, przetrwacie, wspólnie damy radę. Hej!